W Belgradzie to ja byłem już nie raz, w sumie to tak chyba razy naście. No i nie ma co ukrywać, że każda wizyta to coraz mniejsze emocje wzbudzała. Ale teraz znowu tam jadę i jestem podjarany jak nigdy. No celem wycieczki jest takie meczycho, no nigdy na takim nie byłem. Tak więc jest piątek, nie jaki piątek, wtorek jest. Wtorek rano i zaraz ruszamy. TVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofliska. Rejestrując się z linka pod filmikiem, oprócz bonusów dostajesz kartofliskową koszulkę za darmo i wspierasz niedorozwój kanału Kartofliska. Dzięki. A to samo może zrobić na przykład kupując koszulki zespołu RKS Hów Dół w sklepie kapitanbomba.pl, wpisując hasło Kartofliska. Na to hasło 10% zniżki na cały asortyment kapitanbomba.pl. I co, gotowy na meczycho życia? Tak. To jest spełnienie moich marzeń. Kurwa, ile ja cię męczyłem, żebyśmy tam pojechali na ten jeden mecz. No to jedziemy. Myśmy wylądowali już, panie. Ale jeszcze nie w Belgradzie, bo my tutaj skrótem ten Belgrad atakujemy. W Szwecji wylądowaliśmy na razie, w Malmę. Tego kurwa do Szczecina przez, nie wiem, Zakopane jechać. Tak jest najszybciej i najtaniej. Jesteśmy! Więc możemy już oficjalnie rozpoczynać to nasze reality show. Niedługo poznamy prowadzącego. Zobaczymy, jakie on dla nas zadania przygotował. Podobno lepszy niż Strasburger i Kazimierz Kaczor razem wzięci. Proszę bardzo, jest pan prowadzący nasze reality show. Dzień dobry. Cześć. Jakie pan zadania dla nas przygotował? Trudne? Cześć. Bardzo. Może nie będzie tak źle. Jak to się robi? Rakija bady. Everybody rakija bady. Backstreet's back. Ja pierdolę. Kurwa, nie wiem, co chodzi. Bo chciałem nagrać tylko tyle, że... Nie wiem w sumie, co chciałem nagrać. W sumie nie wiem, co chciałem nagrać. Ojej. Kurwa, nie wierzę, że spałem w ciuchach. Już mamy, chciałem powiedzieć sobotę, ale to jest środa. Jest słońce i ruszamy na to meczycho, na które przyjechaliśmy. Na zewnątrz jest cieplej niż w tym jebanym pokoju u nas. Strasznie było zimno. Ojej. Od tego zimna aż mnie głowa boli. Tak, to od tego na pewno. Panie prowadzący, ale dzisiaj to ja poproszę jakieś zadanie łatwiejsze. Cały dzień przed nami, jeszcze zmienię zdanie. I love emo beaches, czyli ja kocham plaże jakie? Ze strusiami emo. No i już prawie jesteśmy. Wielkie derby Belgradu to przy tym, co my zaraz zobaczymy, pikuś. To będą jeszcze większe derby, bo to będą derby nowego Belgradu. A kto tu ma grać w ogóle? IMT i Radniczki. IMT Nowy Belgrad i Radniczki czy Radnik? Radniczki chyba. Radniczki, Nowy Belgrad. Wielkie derby Nowego Belgradu. W drugiej lidze. To tutaj to takie słynne piro, tak? Przerzucanie się racami, to tutaj. Mecz chyba już zaczął, nie? Chyba jesteśmy delikatnie spóźnieni. O kurwa, jaką trybunę tu postawili. To kiedyś byliśmy, to nie było tej trybuny. Patrzcie, martwy kot. No kurwa. Nie no, pięknie tu jest. Widok na Nowy Belgrad. No ten Nowy Belgrad to taki bardzo nowy, nie? Kurwa, pięknie. Nie zesraj się. Za późno. Których strojach nasi? Komu kibicujemy? Trzeba nagrać jakąś bramkę. No napierdalaj! Gol. Tak. To jest taki mecz, na który ludzie z daleka przyjeżdżają. Where are you from? New York. New York. I got lost and I ended up here. Z Nowego Jorku ludzie tu przyjeżdżają na takie zawody. No to jest z Nowego Jorku, nie? Strzelać tego gola, kurwa, ile bateria wyszła. No niestety policja nas wygoniła z tak wspaniałego miejsca. Nie można oglądać meczu spoza stadionu, się okazało. To jest tak ważny mecz, że alkoholu nie sprzedają nawet. Alkohol nie jest najważniejszy, najważniejsze jest miłość. Do alkoholu. Kurde, ale sporo ludzi jest. Mecz jest w środę o 13 się zaczęło, to Widowicho. Jak na środę, to nieźle. Ja pierdolę! Jest gol! Mamy gola! Czekaj, na jakim w ogóle meczu jesteśmy? O kurwa! Mecze bez słonecznika to bez sensu. Suncukret. Z cukrem? Suncukret. Słonecznik z cukrem. I rzeczywiście z cukrem? Tak, słodkie. No nie żartuj. No to nie. Ależ to było meczycho, nie? Jak ktoś powie, że to nie są najlepsze derby w Europie... To się nie zna. The best derby in Europe. I loved it. Very exciting. Unforgettable experience. 1-1 chyba było tak w ogóle. Jesteśmy pewni, że było 1-1? Tak, bo sprawdzono w tym. Ten z nich skorze. No to byliśmy pewni jednak. Wszystko było pod kontrolą. Panie Strasburger, co teraz? No. Zajebarsko. Tam zajeciarsko. Zajebarsko lepiej brzmi. No to chyba nie jest męski kibel. O, o, tu chyba. Tu się zesram, o. Prowadzący dał nam chwilę wolnego. Nie wiemy za bardzo, co zrobić z tym czasem, ale... Ja wiem.
A, poszliśmy sobie do jakiejś cygańskiej knajpy. Kafe Roma. Kafe Roma. Młody Zbyszek Boniek tu jest, proszę bardzo. O, a tu? To ten, Alessandro Del Piero, o. Słynny zawodnik Barcelony. No, pan prowadzący już dołączył i zadanie teraz jakie? Mogę pokazać, jak to się robi nawet. Podnosi się taką tą flaszeczkę i siu. Nie wygląda to na zadanie łatwo. Zajeczarsko to jest najlepszy piw, jaki piłem w życiu. Mój top 3 piw. Numer 1, numer 2 królewskie, a numer 3 Keo. Cypryjskie. Piłem w życiu ponad 2000 piw luźnym chujem. To jest moja trójka. Dobra, dobra, dobra. Siabada, bada, amore. Łatwo nie było, ale na szczęście już po zajęciach człowiek może wreszcie wyluzować. Stoi od wczoraj w pokoju i jest dalej zimne. O co tu chodzi? Byśmy mieli zimno w pokoju? Nie, w ogóle to tak nie działa. Na sen nigdy już nie wezmę nic. Dobranoc. No już mamy czwartek, bardzo ładna pogoda nas przywitała. Trochę kapie. Tu chyba wczoraj byliśmy gdzieś. Tu jest najlepsze przejście dla pieszych, jakie widziałem. Po przekątnej skrzyżowania. Tu się przechodzi. Można tu, można tam. Takie maleńkie. Panie prowadzący, a czy w tym naszym reality show to jakiś element kobiety się w końcu pojawi? Nawet na Wyspie Miłości jakieś kobiety były. A tutaj na razie słabo. Proszę, są jakieś kocice. A Ladyboy się kwalifikuje, czy nie? Ladyboy ma być. Dobra? Tak. Rakija naczczo to jest chyba... Nie naczczo, przecież piwko jeszcze pije. Miam, miam. Nie wiem, co my zrobiliśmy, ale padło polecenie, żebyśmy opuścili program. Proszę stąd wyjeżdżać. Wystarczy tego dobrego. Skoro tak się sprawy mają, no to ze łzami w oczach jadziemy na lotnisko. No i jużśmy wylądowali. A tak stwierdziliśmy, że dawno w Szwecji nie byliśmy. To se pozwiedzamy. Oj tak. Zwiedzaliśmy już Malmę. Dzisiaj będziemy zwiedzać, nie wiem w zasadzie co będziemy zwiedzać dzisiaj. Sztokholm, no jak? Sztokholm, no. Nykoping. Żeby nam się tylko dupa nie zjarała. No mamy już piątek rano, pędzimy na lotnisko. Dzisiaj wielki mecz. Zvezda Partizan w Belgradzie, a my zaraz lecimy do Warszawy. No trzeba przyznać, że pod mecz Zvezda Partizan był ustawiany ten wyjazd, ale miał być mecz w środę. Przełożyli w ostatniej chwili na piątek i niech se sami go oglądają. O, tak im powiemy. Tak, łaski bez. Ale w sumie byliśmy na lepszym. Na lepszych derbach nowego Belgradu. Taka to wzruszająca historia. TV Bet jest głównym sponsorem kanału Kartofliska. Rejestrując się z linka pod filmikiem, oprócz bonusów dostajesz kartofliskową koszulkę za darmo i wspierasz niedorozwój kanału Kartofliska. Dzięki. A to samo może zrobić na przykład kupując koszulki zespołu RKS Chów Dół w sklepie kapitanbomba.pl, wpisując hasło Kartofliska. Na to hasło 10% zniżki na cały asortyment kapitanbomba.pl. Czarny wygrywa, czerwony przegrywa. Taka jest prosta reguła. Jeśli chcesz wygrać, to musisz zagrać. Kto nie gra, ten...